two, three, funk it. Witajcie na moim kanale, mam na imię Ala i dzisiaj opowiem Wam troszeczkę więcej o mojej szkole, czyli o szkole zaocznej. Postaram się zebrać to wszystko w całość, do kupy. I wiem, że na moim kanale pojawił się już taki film, ale w tym momencie przełączam go tylko i wyłącznie dla wspierających, więc jeżeli chcielibyście go jeszcze zobaczyć, to koniecznie wspierajcie kanał. Ten film jest naprawdę straszny, wyglądam na nim strasznie, mówię wszystko bez uczuć i naprawdę jest on okropnej jakości. Jest to jeden z moich pierwszych filmów na moim kanale, byłam wtedy jeszcze w ciąży, że czułam się potwornie nagrywając te filmy, ale bardzo chciałam rozpocząć moją karierę z YouTube'em jeszcze z brzuszkiem. Mam nadzieję, że ten film będzie przez Was o wiele lepiej odebrany, będzie żywszy i na pewno będzie się go łatwiej, lepiej oglądać, bo tam mówię jak po prostu jakiś robot. Szkoła zaoczna, ciąża zmusiła mnie do zmiany szkoły. No mniej więcej coś takiego. Więc jeżeli chcecie go naprawdę tak bardzo obejrzeć, to koniecznie wspierajcie kanał. A w tym momencie zaczynamy. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. Dlaczego przeniosłam się do szkoły zaocznej? A więc ja bardzo, ale to bardzo chciałam zostać w szkole dziennej. Ale po pierwsze, moja szkoła nie miała opcji nauczania domowego. Nie umożliwili mi tego i po prostu nie dało się tego załatwić. Powiadomili mnie o tym, że najprawdopodobniej szkołę będę musiała zmienić, jeżeli chcę siedzieć w domu i zajmować się moim maluszkiem. Ja innej opcji również nie miałam, dlatego że po prostu, gdybym dalej uczęszczała do szkoły dziennej, Leonem nie miałby się kto zająć. Moja mama pracuje, mój tata pracuje, cała moja rodzina jest kompletnie odcięta od dzieci, wszyscy pracują, wszystkie dzieci są już duże, niektóre nawet dorosłe i nie ma kto się po prostu zająć moim malutkim szkrabem. Ja również osobiście sama nie chciałam, żeby ktokolwiek inny się nim zajmował, dlatego też nawet nie rozważałam niani czy żłobka, bo bardzo, ale to bardzo zależało mi na tym, żeby być z nim, chociaż przez ten jego pierwszy rok jego życia na co dzień. Chciałam widzieć, jak moje maleństwo się rozwija, widzieć jego pierwsze słowa, pierwsze kroczki, pierwsze uśmiechy, pierwsze wszystko. To wszystko dzieje się w przeciągu pierwszego roku życia malucha. I moim zdaniem jest on najważniejszy i ja naprawdę chciałam to wszystko zobaczyć. Ja mam po prostu świra na punkcie jego wszystkich pierwszych razów. Każda taka malutka rzecz jest dla mnie powodem do świętowania i wielkiej ekscytacji, dlatego naprawdę chciałam być przy tym i to wszystko zobaczyć. Nie patrząc też na to, opiekunka wiąże się z ogromnymi kosztami, których ja sama pokryć nie mogłam, ani chciałam obciążać finansowo dodatkowo moich rodziców. Tak samo jak żłobek, do którego Leoś pójdzie dopiero teraz, w styczniu, bo chciałam, żeby zaczął chodzić, zanim do żłobka pójdzie i ja w tym momencie dzięki temu, że zaczęłam moją pracę na YouTubie, moją przygodę tutaj, jestem w stanie ten żłobek opłacić, dlatego tylko i wyłącznie Leoś do żłobka pójdzie. Ale o tym powiem Wam za chwileczkę. Idąc dalej, ja zmieniłam szkołę i powiem Wam szczerze, że na początku byłam do niej naprawdę pesymistycznie nastawiona. Myślałam, że sobie nie poradzę, bo są to zajęcia tylko i wyłącznie w piątki i w soboty. Piątki są one w godzinach od 16 do 21, w soboty jestem w szkole mniej więcej od 8 do godziny 16. I już Wam mówię, dlaczego myślałam, że nie dam rady. I co prawda dalej połowicznie tak myślę. Myślę, że na pewno będzie ciężko, ale jestem coraz bliżej tego, że była to jedna z najlepszych decyzji. W szkole zaocznej przerabiamy bardzo, ale to bardzo okrojoną część materiału, jaką Wy przerabiacie na co dzień. Nauczyciel przerabia dosłownie podstawy podstaw, a resztę musimy sobie rozwinąć w domu i naprawdę sami zacząć to ogarniać. Ja w tym momencie, kiedy Leoś jest już duży, mam coraz mniej tego czasu. Leon wymaga ode mnie coraz więcej uwagi, jego drzemki są coraz krótsze i ma ich coraz mniej. Ja robię też coraz więcej dookoła niego, bo Leon zaczyna chodzić, wszystko ściąga z półek, nie mogę już go położyć na macie, usiąść sobie i robić czegoś innego. Dlatego też teraz sytuacja bardzo, ale to bardzo się utrudnia. Kiedy Leon był malutki, ja mogłam siedzieć cały dzień przy książkach i po prostu co jakiś czas podchodzić do niego, zmieniać mu pozycję, brać go na rączki, karmić i tak dalej. Teraz Leonowi trzeba zrobić już obiad, śniadanie, kolację. Co bardzo na pewno utrudnia sprawę, ale dzięki temu, że jestem w domu, mogę dostosować tak naprawdę nauczanie pod siebie. Czyli
Jeżeli na przykład w szkole jesteście mega dobrzy z angielskiego, to i tak na lekcje angielskiego uczęszczać musicie. Tak samo jest z językiem polskim czy matematyką. Ja akurat z matmy jestem mega słaba, więc z matematyki na pewno będę szukała niedługo jakiejś korepetycji. Zamierzam na korepetycję uczęszczać. Moja babcia powiedziała, że na pewno mi pomoże i podczas tego, jak ja będę na korkach, Leo się zajmie. Więc ja w tym momencie stricte skupię się tylko i wyłącznie na matematyce, czyli na przedmiocie, z którym aktualnie mam problem. Będę się przygotowywać tylko i wyłącznie do matury. Nie będę robić żadnych pobocznych tematów, tak jak często się to dzieje w szkole. Nie będę oglądać jakichś bezsensownych filmów. Będę tylko i wyłącznie przygotowywała się do matury. Maturę, jak wiecie, obowiązkowo trzeba napisać z języka polskiego, z matematyki i jakiegoś języka obcego. Trzeba również wybrać jedno rozszerzenie. Więc u mnie będzie to angielski, bo angielski idzie mi najlepiej, jest to dla mnie prosty język. Ja na początku zastanawiałam się również nad biologią, którą w mojej szkole sobie rozszerzyłam. Ale po rozpoczęciu nauki na rozszerzonej biologii stwierdziłam, że nie ma opcji, nie dam rady. Biologia jest to ogólnie pamięciówka, ale ten materiał jest tak obszerny, że na pewno z dzieckiem w domu nie dałabym sobie rady. Musiałabym mieć bardzo, ale to bardzo dużo samozaparcia, musiałabym bardzo, bardzo tego chcieć, musiałabym mieć oczywiście mega dużo motywacji i ja po prostu stwierdziłam, że na tak duży krok i na tak ciężką pracę akurat mnie nie stać. Wiem, że jest to możliwe. Jeżeli bardzo by mi zależało, to dałabym radę, ale nie jestem do tego aż tak bardzo przekonana. Wolę jednak zrobić to sobie wszystko na spokojnie i przygotować się lepiej do matury z przedmiotów obowiązkowych. Wracając szybciutko do mojej szkoły. Moja szkoła to jest liceum. I tak jak w każdym normalnym liceum, musicie sobie wybrać dwa rozszerzenia. U mnie jest to akurat biologia i język angielski. Można było sobie wybrać inne przedmioty, ale ja bardzo, ale to bardzo chciałam rozszerzyć sobie biologię i stwierdziłam, że drugie rozszerzenie wezmę sobie takie, na którym po prostu dużo pracować nie będę musiała i na pewno będę chciała pisać z tego maturę. Jest to język angielski, idzie mi on bardzo łatwo, wystarczy, że otworzę sobie książkę, przewinę parę stron, przypomnę sobie, co działo się na ostatnich zajęciach i mogę pracować dalej. Myślę, że z innymi przedmiotami miałabym o wiele większy problem, a te akurat sprawiały mi największą przyjemność, radość, dlatego też je sobie wybrałam. W związku z przygotowaniem do matur chcę, żeby Leoś od stycznia poszedł do żłobka. Ja wtedy będę miała więcej czasu na naukę w domu. I tutaj powiem Wam, że to jest też mega, mega wielki plus, bo nie będę siedziała w szkole na bezsensownych lekcjach, z których tak naprawdę większość z nas nic nie wyciąga, tylko będę mogła usiąść w domu do książek i sama uczyć się dzień w dzień tylko i wyłącznie do matur. Powtarzam tutaj słowo matura w kółko, ale to dlatego, że jestem w klasie maturalnej i w tym momencie na tym najbardziej mi zależy. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły, robiliśmy dużo tematów pobocznych, jakichś niepotrzebnych, coś, co w ogóle na pewno na maturze się nie pojawi, a ja w tym momencie, będąc w domu, chodząc do szkoły zaocznej, mogę się stricte do tej matury przygotować. Są jednak minusy takiej szkoły, bo tak jak mówiłam, trzeba mieć w sobie bardzo dużo samozaparcia i motywacji. Jeżeli zacznę olewać sprawę i przestanę powtarzać materiały codziennie, przestanę się do matury przygotowywać i po prostu będę leżeć, oglądać telewizję, jakieś filmiki czy Netflixa, to na pewno tej matury nie zdam. Nie jest to tak, że idę do szkoły na zajęcie zaoczne i wszystko to, co wyniosę ze słuchu na maturze będzie i na pewno mi się przyda. Są też rzeczy, których my po prostu w szkole zaocznej nie omawiamy i tak jak mówiłam, musimy ogarnąć je w domu sami. Wy w szkole dziennej ogarniacie wszystko i jeszcze dodatkowe rzeczy. Dlatego jeżeli jesteście dobrymi słuchaczami, na pewno Wam to bardzo pomaga i szkoła dzienna jest w takim momencie super rozwiązaniem. Dlatego ja też nie byłam do końca przekonana co do szkoły zaocznej, bo wiedziałam, że większość czasu będę musiała spędzić na nauce w domu. Na początku też brakowało mi samozaparcia, naprawdę strasznie chciało mi się uczyć. Teraz jest tego samozaparcia o wiele więcej, mam o wiele większą motywację, bo chcę pokazać Leosiowi, kiedy będzie starszy, że nieważne co się w naszym życiu dzieje, można iść po to, czego się chce, można iść po swoje. Ja w tym momencie właśnie idę po swoją maturę. I mam nadzieję, że ten film choć trochę rozjaśnił Wam sytuację związaną z moją szkołą i wytłumaczył, jak wygląda nauka w szkole zaocznej. Dziękuję serdecznie za zostanie do końca. Link do Instagrama macie na dole. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie zapraszam do komentarzy. Pamiętajcie, że możecie również wysłać mi DM na Instagram, jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej.
To co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.